Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w takiej właśnie odsłonie na tym kanale. Przepraszam, że mnie nie było tak długo, ale zebrało się tyle problemów naraz, że nawet nie chcecie wiedzieć, więc już może bez zbędnego przedłużania zaczynam. I dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na stronie Same Quizy i będziemy rozwiązywać trzy quizy dotyczące koni, jeździectwa, różnie. I wybrałam pierwszy quiz, który nazywa się W jaki sposób spadniesz następnym razem z konia? Stworzony miesiąc temu przez Scarlett 12. Więc zaczynamy. Jak długo jeździsz konno? 2-3 lata. Następnie mamy na jakim etapie jesteś? Lążo, samodzielny kurs, początki galopu, pierwsze skoki, skoki tereny, zawody. Czy mam swojego konia? Nie mam. Jeździsz na kucu czy na koniu? Na koniu. Na jakich koniach najczęściej jeździsz? Spokojnych, temperamentnych, różnie. Różnie. Wybierz dyscyplinę. Skoki, ujeżdżenie, cross, powożenie, WKKW, western. Zdecydowanie skoki. Na jakich typach koni najczęściej jeździsz? Gorącokrwistych, zimnokrwistych, kucach. Gorącokrwistych. Wolisz jeździć w hali, ujeżdżalni czy w terenie? My nie mamy ujeżdżalni. Znaczy hali nie mamy krytej, ale w terenach w sumie lubię tylko wtedy, kiedy jest ciepło i nie muszę jeździć w jakichś wielkich kożuchach, więc bardziej lubię na ujeżdżalni jeździć, bo ja wolę też ciężką pracę niż jakieś lekkie takie rzeczy, przy których niczego się nie uczę. W terenach co prawda uczę się tam czegoś, ale na ujeżdżalni jest lepiej dla mnie. Jak często jeżdżę? Jeżdżę raz, dwa razy w tygodniu. Jak będziecie coś słyszeli dziwnego, to moja siostra właśnie do mnie przyszła. Wybierz zdjęcie. Które zdjęcie mi się najbardziej podoba? Na pewno nie to. To też nie. Chyba najbardziej podoba mi się to. Koń ci bryknie. Nie wiadomo, czy się czegoś przestraszy, czy po prostu będzie miał za dużo energii. Twój koń postanowi zrobić ci małe rodeo i bryknie, a tobie nie uda się utrzymać w siodle. Podziel się wynikiem w komentarzu. Ja tego nie zrobię. Jedziemy do drugiego quizu. Czy odgadniesz wszystkie konie z Facebooka? Ja ostatnio mam braki w tych facebookowych fanpage'ach koni, ale myślę, że coś tam odgadnę, a więc Ciuciu. Ciuciu znam. I Ciuciu jest tutaj. Lazo Caspre też znam i jest tu. Pasja i owacja. Jaś i Carmen. Te dwa koniki poznałam w sumie niedawno, tak. O, i choziki właśnie. Pampero. Kto Pampka nie zna, ten nie jest wtajemniczony w fanpage końskie tak bardzo. Zuzia, siostra Pampka. B. Ontario. I jego już tu się zaczynają schody, bo nie znam. Wydaje mi się, że to będziesz ty. Nie będziesz ty. No to będziesz ty? Nie. Ty? Nie. Oh. Air Beauty. Też nie za bardzo. O, zgadłam. Gajowy. Czy to będziesz ty? O. Italiano. Jak widzicie, już ty nie za bardzo znam te konie, ok. To będziesz ty? Tak. Poker. Pokera też nie znam za bardzo. No, jak już mówiłam, mam braki. Dobra. Zephyr. Nie, no w takim razie ty będziesz Zephyr. Carmen znam. To jest Carmen. Topek, czy to jesteś ty? I Timba. Timbę też znam. I jak wynik wyszedł? 70%. Nie jest źle. Bez problemu rozpoznałeś wszystkie lub większość koni z Facebooka. Twój wynik jest naprawdę świetny i możesz być z siebie dumny. Gratulacje. I ostatni quiz. Jaka rasa konia jest dla ciebie idealna? Ja już znam tą rasę, także zobaczymy, czy same quizy zgadną i powiem wam tą rasę, którą ja najbardziej lubię pod koniec filmu. Na koniec quizu po prostu. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Dziewczyną. Kochasz konie? Tak, kocham bardzo. Jeździsz konno? Tak. Jeśli jeździsz na zawody, to na jakie? Skokowe. Czy masz lub miałeś konia? Nie, ale chcę mieć w przyszłości. Czy jesteś w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla konia? Tak, ale to musi poczekać. Na pewno było, jak na razie to średnio. Jaki jesteś? Nienawidzę takich pytań. Czy jestem miła? Nie zawsze. Odpowiedzialna? Średnio. Kocham konie. Zazdrosna? Niekiedy. Wredna? Niekiedy. Nieśmiała?
Raczej nie. Odważna, średnio silna, o nie. Dziecinna, nie. Wybrałabym raczej kocham konie. Ile masz lat? Mam lat 16. Ulubiona maść konia? Kasztanowata, najpiękniejsza na świecie. Wolisz konie czy kuce? Konie, nie wiem czemu, ale taki trochę wstręt. O, zgadli! Wow, naprawdę zgadli! Koń hanowerski, to jest moja ulubiona rasa. Silny, solidnie zbudowany i zdolny koń hanowerski to jeden z najbardziej lubionych koni gorącokrwistych współczesnych hodowców. Po przodkach służących człowiekowi jako konie pracujące odziedziczył cierpliwość, wytrzymałość i posłuszeństwo. Wszystkie barwy jednolite są akceptowane, zwykle kasztanowate i gniade, ale również i kary z białymi odznakami na głowie oraz na nogach. Zrównoważony, poczciwy i dzielny. Hanower to koń o doskonałym charakterze, pojętny i chętny do ćwiczeń. Nie ma w nim nic z buty i nerwowości niektórych pełnokrwistych. Dzięki rygorystycznej selekcji ukształtowano konia o cechach czempiona. Także no, dajcie znać, czy taka forma filmików, gdzie nie za bardzo mnie widzicie, ale słyszycie i widzicie, co robię na ekranie, wam się podoba. Piszcie też pomysły na filmy, bo tak trochę nie mam pomysłów, brak mi motywacji, więc dajcie jakieś pomysły. Zrobiło nam ponad 100 tysięcy subskrypcji. 100 tysięcy, Boże, co ja gadam? 100 subskrypcji, Boże, 100 tysięcy chciałabym. 100 tysięcy nam wybiło. 100, Boże, co ja mam z tym 100 tysięcy? 100 subskrypcji nam wybiło, teraz w tym momencie jest dokładnie 107. Także bardzo wam dziękuję, jestem wam mega wdzięczna. I jak już mówiłam, piszcie w komentarzach propozycje na następne filmy. Pewnie jakoś 20 maja zrobię wam vloga i teraz 29 również, ponieważ jadę na zawody do Margonina. Ja nie startuję, jadę jako luzak, ale zamierzam tam coś nagrać. Także dajcie znać, czy chcecie taki film. I ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!